No dobra, muszę jeszcze raz nagrać, bo ja oglądałem sobie przed chwilą filmik. No to ucięło mnie w połowie. W połowie rozpiętek i tego, co w ogóle mówiłem do was. Tak więc muszę jeszcze raz powiedzieć, nie? Fajnie by było. Ogólnie, bo niedługo już zaczyna powakacyjny tryb, tak zwany. Po prostu swoje już też wypiłem aktualnie, tych piwerek, trochę wódeczki. Ktoś mi święty nie jestem, nie chodzi o to, ale zaczynam powoli przechodzić w tryb tak zwany super sport. Chcę te 150 wypierdolić i nie może było, ja aktualnie około 130 stoję na klatkę. No i nie podoba mi się to, nie? Miałem wakacje wypierdolić 150, obiecałem. Nie dotrzymałem słowa, po prostu możecie się śmiać, możecie wzywać, okej, wszystko wsio. Ale ogólnie schudłem, zredukowałem wagę, koło 8,4-8,5 jestem, ważyłem 90. Bardzo źle się czułem, trochę miałem problem ze zdrowiem, nawet w pracy miałem kłopoty lekkie, tak więc musiałem zrobić swoje. Zrobiłem, na szczęście teraz czuję się dużo, dużo lepiej i mam nadzieję, że udowodnię wam to na moich nowych filmikach. Po prostu po wakacjach zaczynamy. Zacznę nowy fajny cykl, nie? Dołożę fajnie kreatynkę, dołożę białeczko, dołożę fajną odżywkę na pompę. Typowo, że po prostu będzie to wyglądać niby jakbym jakąś bombę zapierdolił czy coś, ale to jest wiadomo, treningówka, nie? Będzie, na treningach będzie to wyglądać super, ale przed treningówki są dobre a 50 minut, nie? Później jest jak jest, nie? Chodzi o to, że tak czy siak na treningach będzie wyglądać strasznie, potwornie będzie to wyglądać. Choć może nie będzie jakichś super strasznych wyników. Nie martwmy się o to. Chodzi o to, że ogólnie przepraszam was, moi wszyscy widzowie na koksownie, że nie wrzucałem filmików z całego serduszka. Troszeczkę mi zdrowie nie domagało. Musiałem, zepsuł mi się teraz telefon. Nagrywam z drugiego, dlatego może na początku takie dziwne są sytuacje. Oglądajcie, dowiecie się więcej, nie? Tak naprawdę, nie? Ogólnie rzecz biorąc, mam nadzieję, że w końcu uda mi się rzucić jakieś fajne ubranka prima sort, takie tak zwane, że po prostu unikatowe i po prostu i te osiągnę te 80-90%, 80%, no 90 to przesada, nie? 70-80% swojej masy ciała. Mam takie fajne marzenie, żeby tak osiągnąć, ale to po prostu jest tu zapisane i tu musi wytrzymać, nie? Po prostu jest to udowodnione psychicznie, że po prostu wiara czyni cuda. Trzeba mocno w to wierzyć, że da się osiągnąć swoje wyniki i tak dalej. Nie martwcie się, wszystko się zgadza. Ogólnie jedyne, co się mogę pochwalić, 41 na karabinie, nie? Urosło przy wadze 90 kg. Było bankowo. Teraz 5 kg mniej, no możliwe, że jakieś tam pół albo centa uciekło. Ale ogólnie na treningu myślę, że na bar będzie te 4,1 z powrotem. Tak więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tłuszczu jest dużo mniej, dużo lepiej się czuje, nie? Dzięki za wsparcie ogólnie. Dajcie subka, dajcie lajka, jeżeli wam się podobało. Dalej to ja sobie zrobię tutaj serykę na plecy i dalej będę kontynuował mój vlog z klateczki. Popatrz tutaj. Ogólnie, jak to się mówi, dołożyłem ciężaru na triceps, zmniejszyłem ciężar na biceps. Dlatego może i jest biceps duży, ale więcej kładę nacisk na triceps, więc też, jak to się mówi, weź sobie to za przymiarkę, nie? Dobra. Przerwa była leciutka, więc pompujemy dalej plecuszki. Na szeroko. Nie ma muzyczki, bo mi się spalił wyświetlacz. Ale na szeroko. Plecy. Pa!
dyszkę trzeba zrobić. Zawsze robię zwykle dyszkę, nie? Tylko na klatę zmieniłem styl ćwiczenia, bo nie wam powiem szczerze, przez te półtora roku moich ćwiczeń 4-5 kilo na klatę, że tak szczerze, niech jakiś fachowiec się wypowie, albo jakiś ktoś, kto ćwiczy dłużej, no nawet w zaawansowanym stopniu ćwiczę, to przez ciągu roku czy półtora śmiało przyrost około 10-15 kilo, 20 kilo, jeśli ktoś zapierdala, powinny być, moim zdaniem, nie? Ale niech się wypowie ktoś, kto naprawdę ćwiczył, nie? Dosyć dużo, nie? Bo zależy mi przede wszystkim na opinii fachowca, nie amatora, bo ogólnie ja to robię dla was wszyscy. Większość to jest amatorka, też jestem amatorem, ale o dobrym sercu i po prostu postanowiłem to sobie wszystko nagrywać na pamiątkę, żeby kiedyś, jak zobaczą moje dzieci, były ze mnie dumne. Tak mi wypomóż Bóg. Tak więc, koksownia sierac, nie śpi, nie zamulaj, trenuj, napierdalaj ciężary, nie poddawaj się, chociażby kurwa, naprawdę. Ja zamulałem, miałem kłopoty z cukrem i tak dalej, po prostu nie poddawaj się, nie? Weź, zastanów się chwilę, po prostu parę dni, daj sobie odpocząć. Weź je za siebie i zapierdala jeszcze raz. Tak, żeby udowodnić wszystkim, żeby kurwa im tak się popierdoliło. Żeby byli ci w stanie wszystkie zazdrościć. Tak więc pamiętaj jedną rzecz. Ograniczenia są dla ludzi o małym rozumku. Tak więc baw się razem ze mną. Trenuj. Już niedługo mam nadzieję, że kupię sobie nowiutki telefonik. Fajny. I po prostu pokażę, jak to się robi, jak to robili zawodowcy. Ogólnie rzecz biorąc, gdybym nie przestał trenować, nie pił tyle czasu, byłbym dawno zawodowcem. Ale nie martwmy się, wszystko co najlepsze przede mną. Tak więc zdrówka, pomyślności, wszyscy chłopaki bawcie się, dziewczyny bawcie się, a tak w ogóle. Miłych, fajnych, udanych wakacji, zdrówka, pomyślności, dobrych przyrostów, dobrych wyników, no i ogólnie miło spędzonego czasu. Tak więc yo, zdróweczka, pomyślności, elo.